doprowadzają właśnie do tego, że właśnie, że zamykani są ludzie do psychiatryka i tak dalej. Osoby. Nas jest trzech. Ale przynajmniej się tutaj nas boją, no bo jednak zatrzymali się. Może właśnie chcę tutaj właśnie powiedzieć tym wszystkim feminazistkom, co one zrobiły. No teraz jest coraz mniej ich. Przynajmniej widzimy, że też się zmniejszają. Co? Prawda w oczy kole. Jest coraz mniej. Katastrofę to one doprowadzają. Wszystko, co trzeba zrobić, to tylko jedno, nie poddawać się. Dla mnie to jest właśnie tchórzostwo. Wszyscy mówią, a co tam warto demonstrować? Oni mogą. To są właśnie, to one robią wszystko dla rządu. W Warszawie i tak dalej. Mówią, że to są antysystemowcy. Jacy? Proszę tym ludziom mówić, żeby nie chodzili na demonstracje. Że ich idee Polacy nie chcą. Więc właśnie dlatego trzeba powiedzieć jasno i na temat, że co właśnie one chcą osiągnąć tymi manifami. Aborcja eugeniczna itp. Zabijanie nienarodzonych dzieci, bo są chore? To jest właśnie psychiatria. Właśnie tutaj pani się zaśmiała. A co, prawda w oczy kole? Kim tutaj one? Tutaj się już właśnie boją, bo prawda w oczy kole. W Kanadzie, we Francji, w Belgii, w innych krajach doprowadzane są do tego, że ludzie są zamykani w psychiatryku. To właśnie one właśnie nam wmawiają, że one są za prawami kobiet. Tylko ile one mają lat? 30, 40? To jest właśnie kłamstwo, bo one są za psychiatrykami. One właśnie doprowadzają do tego, że Brol, Meszko, Kękuś, inni nawet kobiety są zamykane w psychiatryku, bo kto jest głównie ten? Wiadomo. Tutaj właśnie widzimy gazetę. Gazetę typową psychiatryczną. Wykorzystują sądy. One są właśnie za sądami, które po prostu doprowadzają do tego, że ludzie są w psychiatryku. Jeżeli jesteście za sądami, to może my osądźmy was wszystkie, że łamiecie konstytucję. Że właśnie tym LGBT+ i tak dalej. Tym, że właśnie stworzyliście otwartą przestrzeń. Doprowadzacie ludzi, że mają takie stany i wsadzacie ich do psychiatryka. I innych też. Trzeba to jasno i na temat powiedzieć. Że miejmy taką nadzieję, że te manify coraz mniej będzie. Nie możemy się poddawać, bo wszyscy tutaj ten. Jesteśmy niezłomni my. Im to płacą. Niech Trzaskowski nie zalegalizuje im manify. Niech nie robią tego. Bo po co? Kto mówi, że po co jest? Po co w ogóle manifestują? Przecież nikt nie chce ich słuchać. Dyskusja jest taka, że chcą tylko do psychiatryka wsadzać i tak dalej. Trzeba to jasno na temat powiedzieć. Że jeżeli czegoś nie zrobimy, to będzie jak w Kanadzie. Będą nas zamykać tylko dlatego, bo psychiatryku demonstrujemy. Że nie chcemy, żeby zamykać ludzi do psychiatryka. W Kanadzie już tak jest. We Francji, w Belgii, czy nawet w Holandii. Nie możemy się poddawać tutaj, proszę państwa. Trzeba demonstrować.
Nas jest trzech, ale może nas więcej będzie, jeżeli będziemy się pokazywać. Właśnie tutaj do apel do widzów, bo do nich tutaj nie można dać apelu. One po prostu, ich manifestacje nie mają sensu. Właśnie, oni są za Wałęsami i tymi różnymi rzeczami. Właśnie, a tutaj jaka to jest? Feminizm nie ma sensu. Taki, bo to nie jest feminizm, to jest parodia feminizmu. Trzeba mówić, że ich demonstracje nie mają sensu, że ludzie ich nie chcą. Zróbmy referendum, czy chcą coś takiego. Większość powie, że nie. Ile tam jest? 500, 400 osób za nasze podatki. Bardzo się cieszę, że coraz bardziej się zmniejszacie, że was będzie mało, bo was ludzie nie chcą. Zatrzymaliście się tylko dlatego, bo co? Bo co? Bo się nas boicie? Bo my wart... Trzeba powiedzieć jasno i na temat. Oni się nas boją. Trzy osoby co? Co was zrobią? Po co wy demonstrujecie? Nikt was nie chce słuchać. Warszawa was nie chce. Wy jesteście i tak starymi ludźmi, którzy wyginą. Może pan coś chce powiedzieć? Tutaj znowu propsychiatryczny jest. Tutaj oni też. Kto się poddaje, jest propsychiatryczny. Nie możemy do tego doprowadzić. Sądy nas zniszczą. A najważniejsze dla sądów jest jedno, zniszczyć nas. Boicie się nas? Kiedyby nas było 1000, to by się już odwróciły i by ten, i by zdelegalizowały to wszystko. Nawet 100, dajmy ze 10. Niech one skończą. To by się przeraziły. To by był strach. Was tu nikt nie chce. Wy demonstrujecie bez sensu. A tutaj pani się uśmiała, bo co? Bo pani jest propsychiatryczna. Bo na pewno... Ten. Bo na pewno jest zadowolona, że sądy i tak dalej. Ale te same sądy sądziły za czasów Hitlera i za czasów komuny. Ale widać, że komuniści bardzo to lubią, czerwone flagi. Wsadzanie do psychiatryka już było w czasie III Rzeszy. To demonstruje. Tutaj jest jakiś sens. Tutaj pani propsychiatryczna. Manifestacje antypsychiatryczne. Może pan chce coś się wypowiedzieć? O! Czas, żebyście przestali demonstrować. Nikt was nie chce. Tutaj właśnie propsychiatryczny jest, który by zamykał ludzi do psychiatryka. Dlatego nikt nie chce was słuchać. Co wy chcecie osiągnąć przez to? Chcecie osiągnąć tylko mordowanie i tak dalej. O, tutaj pani pali. Właśnie oni są za tym, co widać jest. Za neonazizmem. Wy jesteście za psychiatrykami. Co was tak mało? Co was tak mało? Co was tak mało jest? A wiecie, dlaczego was jest mało? Dlatego, bo nikt nie chce was słuchać. Zobaczcie, tutaj propsychiatryczny pan, który po prostu zamyka własną mamę i własnego tatę. Tutaj co? Kolejni ten? Mają po 30 lat. Co tak was mało? Jesteście takimi propsychiatrycznymi. Wy jesteście tak naprawdę za kapitalizmem.
A może tutaj, niech pani zobaczy. My się fotografujemy. Więc właśnie tutaj, oni są propsychiatryczni, chcą tylko zamykać ludzi do psychiatryka. Właśnie to jest właśnie wasze osiągnięcie. Przez babcię te dzieci są zmuszane przez własną babcię i tak dalej. Co was tak mało jest? Wiecie dlaczego? Dlatego, że nikt nie chce was słuchać. Wy jesteście propsychiatrycznymi bandytami, ludźmi, którzy wysyłają do psychiatryka. Nie chcecie z nami dyskutować, bo co? Zamykacie ludzi do psychiatryka. Dobra, ale ja się pytam, nie kręć mnie, dobra? Dlaczego policja nie zabiera? To są tylko propsychiatryczni. Oni chcą ten. Co was jest tak mało? Nie trzeba, żeby wreszcie nie zamykali ludzi do psychiatryka. A nie to, że oni chcą coś osiągać. Czego wy chcecie osiągnąć? Zabijanie nienarodzonych dzieci? My płacimy za was podatki. Za te psychiatryki też. I to, że ktoś musi brać psychotropy. Antypis to wy nie jesteście. Was jest 500 osób. I my za was, i my za to płacimy. Wy tylko chcecie psychiatryki. Żeby ludzi zamykać. To my tutaj was nie chcemy. Propsychiatrycznie. Więc jeszcze raz powiem. Was 500 osób. Nie warto manifestować. Po co wy manifestujecie? Bo co? Bo wy chcecie ludzi do psychiatryka zamykać. O, tutaj tam 30-latek. Może pani zabiła właśnie tego ten. Właśnie tutaj propsychiatryczna. Ona po prostu zabija świnki i tak dalej. Jest propsychiatryczna. To jest właśnie ta cała manifa.